Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. We'll be right back.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Coralux, Leather Car Lotion. W sumie to jest taki produkt, taki protektor. I tutaj jeżeli chodzi o zastosowanie, skóry licowe i lakierowane. Jeżeli chodzi o sam produkt, aplikacja banalna, tak jak widziałeś Volvo, gdzie skóry są już naprawdę wysuszone, i Audi, gdzie odbył się serwisik po jakimś tam czasie, nie pamiętam, ale już się świeciły, więc umyłem stosownie i położyłem ten produkt. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, czy jest fajny? Jest zajebisty. Jest naprawdę zajebisty. Co mi się w nim podoba? Zapach bardzo delikatny, wydajność kosmiczna, zabezpieczenie super i nawilżenie też taki właśnie pomiędzy takim zabezpieczeniem z nawilżeniem. Naprawdę rewelacja. I teraz do czego ja to porównuję? Pamiętasz Expert 60? Właśnie. Po prostu wypisz, wymaluj. Z tym, że tutaj chyba jest większa jeszcze miękkość tej skóry. Zajebisty produkt, naprawdę. Sprzedawany jest w setach, czyli z cleanerem i właśnie z tym, można powiedzieć balsamem, w ten sposób. Co mi się w nim bardzo podoba? Totalny macik. Totalny macik i co? Zero poślizgu. Czujesz tak, jakby ta skóra rzeczywiście była taka nawilżona, dodaje takiej naturalnego wyglądu i zero poślizgu. Taka przyczepność, że masz przyczepność na tej skórze. No coś pięknego. A najlepiej usiadło to na kierownicy. No po prostu bajecznie. I teraz sama aplikacja, to jest banał. W ciepłe dni to odparowuje w oczach i zostawiasz, zapominasz, słuchaj, rozprowadzasz tego taką ilość, w zależności też właśnie jak masz bardzo zniszczoną skórę. Volvo wchłonęło to po prostu jak gąbeczka, no perfekcyjnie. W Audi, i tutaj już od razu mówię, temperatura 5,5 stopnia w garażu i słuchaj, tak jak widziałeś, odparowało tam i wciągnęło, gdzie można powiedzieć, była najbardziej wytarta, czyli to zabezpieczenie, które używałem wcześniej, a był tam od szwagra ten wosk, który jest zajebisty, no dokładnie tak, który naprawdę robi mega barierę i tam, gdzie było najbardziej wytarte, zniknął. Tam, gdzie nie miało się jak za bardzo wpłonąć, no niestety nie odparował, więc zebrałem mikrofibrą. I no bajka, ja teraz na tym śmigam już na tym miesiąc, super, naprawdę. I tu... Czy się zastanawiasz, czy warto pchać się w ten zestaw? Zdecydowanie. A ten produkt dla mnie miazga i ten zapach taki, słuchaj, nie narzucający się. Taki przyjemny, trochę słodkawy, ogórkowy. Kurczę, tak ciężko. Mistrzostwo. A najbardziej mi się podoba, że wiadomo, kierownica jest inaczej użytkowana. Cały czas ją dotykam i po domyciu tej kierownicy, słuchaj, położyłem grubą warstwę, tak jak widziałeś, i wszystko wciągnęło. Dosłownie wciągnęło. Jeden z lepszych produktów, jakich używałem do kiery, gdzie masz naprawdę tę przyczepność. Naprawdę zajebisty produkt. I tutaj w stronę widza, kolegi, który mi to wysłał. Dziękuję Ci bardzo. Fantastyczna sprawa. No dobra. Kolejny fajny produkt, jeżeli chodzi o skórki. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!